Witam, Adam Kopyć, Miośnik Excel z portalu Excel i Adam Power Query, odcinek 76. Kolumna warunkowa z jednym, dwoma lub więcej kryteriami. Mamy tu taki przykład, że chcemy powiedzieć, czy student zdał, czy oblał nasz przedmiot i mamy do tego dwa warunki, liczbę. Punktów musi być większa bądź równa 300, i liczbę zajęć pozalekcyjnych i też musi być to więcej niż jeden. I możemy sobie napisać w Excelu funkcję, jeżeli i połączyć na różne sposoby te warunki, żeby właśnie uzyskać to połączenie. Oraz, a jak to zrobić w Power Query, żeby uzyskać analogiczne efekty? I to jest kluczowe, że tak raczej chcemy mieć właśnie więcej niż jedno. Kryterium, czyli ta część to jest nasza tabela, którą będziemy analizować. Wystarczy to zaznaczyć pojedynczą komórkę, kartę, dane i pobieramy do Power Query z tabeli zakresu te informacje. I jak mamy pobrane, tak to o, przyda się troszeczkę z zoomu, to mamy tak, chcemy przeanalizować poszczególne kolumny i właśnie sprawdzić wynik na podstawie tych wartości. Power Query, po prostu dodajemy kolumnę warunkową, czyli ona sprawdza jakieś warunki. I w kwestii kolumny warunkowej, ona z założenia sprawdza tylko jeden warunek naraz. Czyli zaraz dokładnie opiszę, co tu. Czyli nazwijmy sobie tutaj kolumnę zdał, oblał. I pierwszy warunek, czyli jeśli, czy też bardziej jeżeli punkty są większe niż lub równe, tak 300, to wtedy nasz student zdał tak, tylko, że to jest jeden warunek, a ja wspominałem, że nam zależy na dwóch warunkach, tak większe tutaj o niż 300 punkty i liczba badań poza większa niż 1. I jak tu sobie z tym poradzić? kolumna warunkowa ma możliwość dodania kolejnego zapytania, tak kolejnego jeśli. Tak, czy tutaj jest nazywane jako klauzuli. Tylko tu trzeba pamiętać, że jeśli sobie tutaj weźmiemy tutaj zajęcia pozalekcyjne i tu ma być większe niż jeden, tak tutaj wybieramy wartość liczby, a nie z innej kolumny, wtedy też z założenia byśmy chcieli teoretycznie zdał. I dopiero jak żaden z tych warunków wcześniej nie jest spełniony, to dopiero na końcu, w przeciwnym razie jest oblał. Czyli jeszcze raz, jak to dokładnie działa? Jeśli tu w ten sposób napiszę dwa warunki, to Power Query najpierw sprawdza pierwsze jeżeli, pierwsze, jeśli i sprawdza, czy wartość z kolumny punkty jest większa niż 300. No i jeśli jest, to wtedy tak jest, zdał. Ale jeśli nie, to Power Query tak przechodzi do kolejnej linijki, kolejnego warunku. Tak? I sprawdza ten warunek. No i weźmy sobie tutaj tym razem niemiecki. Tak, teraz patrzymy na kolejne zajęcie pozalekcyjne. Czy wartość jest większa niż. 1. Jeśli jest to zdał i ponieważ te warunki są sprawdzane po kolei możemy to potraktować jakby to było połączenie na zasadzie lub czyli jeśli pierwszy jest spełniony albo drugi jest spełniony to wtedy jest zdał tak bo taką samą dajemy odpowiedź ale też mógłby być inne odpowiedzi i wtedy to nie byłby tak naprawdę Połączenie warunek oraz, ale, no, o, lub, tak, bo teraz chcemy później przejść z tego do oraz. Czyli mamy takie dwa kryteria, dwie, dwa sprawdzenia, tylko to drugie jest sprawdzone tylko wtedy, jeśli pierwsze nie jest spełnione tak, i dopiero idzie do drugiego, a jeśli żaden z tych wcześniejszych nie jest spełniony, to dopiero jest ten warunek. Jeśli tak w przeciwnym razie. No i zatwierdzamy sobie teraz OK. No i mamy, no i w naszej sytuacji jest za każdym razem zdał, ponieważ albo wartość punktów jest większa od 300, albo liczba zajęć pozelekcyjnych jest większa od 1. Tak? Mamy zawsze dlatego zdał. I jak spojrzymy w pasek formuły, to możemy zobaczyć jak tu połączył te kryteria, które stworzyliśmy. Power Query. I jak znamy angielski, to nam się łatwo czyta. mamy if, czyli jeżeli punkty, tak wartość z kolumny punkty jest większa, bądź równa 300, to ten wtedy zdał. Tak? Else, czyli w przeciwnym razie idziemy, patrzymy na kolejne jeżeli. Czyli jakbyśmy tak w Excelu zagnieżdżali kolejne jeżeli. To wtedy patrzymy na kolejne jeżeli, czyli if, tak kolejny. I teraz zajęcia pozelekcyjne większe od 1. Den znowu zdał. Else, czyli w przeciwnym razie oblał. Tak, czyli takie robimy po kroczkach. No, może spróbuję to właśnie o, tak podzielić. Czyli mamy sprawdzenie if, tak, o, i tutaj robimy dwie spacje wcięcia, czyli if, to wtedy den zdał, ale jeśli nie, no to mamy całkiem nowe else, tak, nowe if, które sprawdza ten warunek, i później mamy właśnie den. O, tutaj dwie spacje. O, to mamy tutaj właśnie tak porozdzielane. No i jak dołożę właśnie kolejny Enter, to będzie mi przechodziło, ciekało. Wszystko... A nie, jeszcze tutaj. To, tak żeby były wszystkie. To, bo nie chcę mi było wskazać. O, tutaj wszystkie warunki, czyli pierwszy warunek. IF, pierwszy warunek sprawdzany, to wtedy zdał. Jeśli nie, pierwsze if nie zgadzało się, to kolejne, jeżeli. Tak, i jeśli ono jest spełniona, to wtedy zdał. A jeśli żadna z tych powyższych, to wtedy oblał. Tylko, tak jak powiedziałem, my chcemy połączyć te dwa warunki, które napisaliśmy na zasadzie oraz. I teraz mamy taką standardową kolumnę warunkową z interfejsu użytkownika Power Query, a my chcemy to połączyć razem. To no, do tego, żeby właśnie połączyć jeden warunek i drugi warunek na zasadzie oraz to musimy o tą część skasować i zastąpić je połączeniem AND. No, I tutaj żadne powiedzi nie, tylko tu razem. Jak tak załączymy, tak połączymy te wyrazy, no, to mamy teraz zdał i oblał. Tak czasami nasz student zdał, bo nie spełnia dwóch warunków naraz. I teraz przy kole zębatym, jak tu mamy i wejdziemy znowu w edycję tego kroku to tym razem, tak możemy zobaczyć, że tak już nie wchodzimy w kolumnę warunkową, tylko w kolumnę niestandardową. I jak nauczymy się pisać ładnie te ify, tak, to możemy sami budować te warunki. Czyli po prostu piszemy warunek odpowiedni, o tutaj jest jeden warunek, jeden test logiczny, i łączymy go o, odpowiednią klauzulą. Odpowiednim słowem kluczowym AND albo OR. Tak czyli w zależności od tego, czy mają być warunki, ob, te, które znajdują się obok, połączone razem, czy mogą wystąpić osobno. Tak czyli, żeby tylko jeden z nich się zgodził. Tak czy jakbyśmy tu napisali OR, to wystarczyło, żeby jeden z nich się zgadzał. I mamy tutaj właśnie ten drugi warunek. Taki to wtedy jest razem. No powiedzmy o tak, jakbyśmy tutaj dołożyli nawias. I czasami właśnie te nawiasy musimy dołączyć, żeby warunki łączyły się w odpowiedniej kolejności, bo standardowo łączą się od, o tak, od lewej do prawej. Więc tu akurat nie są potrzebne, bo mamy tylko dwa, ale możemy sobie właśnie zostawić, że te warunki są sprawdzone razem i jeśli są spełnione, to wtedy jest zdało. W przeciwnym wypadku jest oba No i zatwierdzamy sobie OK no mamy tutaj to połączenie tak ten rozpisanie dla nas, żeby było bardziej czytelne dla. Power Query to jest zbędne, ma odpowiednią składnę połączoną i mamy wyniki. I jeśli te wyniki tak z założenia są prawidłowe, tak, o, jeszcze raz zoom, tak możemy zobaczyć, że są dokładnie takie same no, jak w wynikach z funkcji, jeżeli z Excela, to pozostaje nam tylko tutaj załadować dane. Czyli kolumna warunkowa, jeden warunek, Albo tak, kolejne warunki, jeśli ten pierwszy warunek, tak, te wcześniejsze warunki się nie spełniły. Mamy tabelę, istniejący arkusz, od tej sobie obok, zatwierdzamy, ok, i nam się wczytuje tabela, O, widzimy, o, tutaj ukryjemy te trzy wiersze. a żeby mieć tylko tutaj wynik, możemy zobaczyć, że dokładnie taki sam jak z funkcji, jeżeli odpowiednie połączenie tutaj jest funkcja oraz tu. Tak, odpowiednia struktura w takiej składni if, else, za pomocą właśnie słowa kluczowego and, żeby połączyć dwa warunki i analogicznie, tak jakbyśmy chcieli połączyć więcej, to musielibyśmy dodawać kolejne słowa kluczowe, kolejne warunki i możemy tak właśnie sprawdzać warunki w Power Query.